przegląd sprzętu przed kopaniem studni. Trzeba jeszcze kupić kilka rur i nity i możemy ruszać. Na niecałych 2 metrach zbiera się to, czego szukamy. Najwyższy czas przygotować filtr. Trwają też rozsady pomidorów. Popsuta rura. Tymczasem Marek plewi. W niedzielę szybka inspekcja kurnika. Rura popsuta, możemy kontynuować. W ruch idzie szlamówka. Pierwsze 2 metry w ziemi. Czas na kolejny metr. I kolejny. Pierwszy szczęśliwy klient z Pawieńkowo.